Rosyjskie służby działają na terenie Niemiec. Ich celem jest pozyskanie patentów i technologii z sektora zbrojeń Bild. Moskwa sięga po niemieckie firmy i technologię zbrojeniową. Niemieckie służby alarmują, że Rosja stara się pozyskać niemieckie patenty, technologie i coraz częściej całe firmy, pisze Bild. Gazeta powołuje się na ustalenia niemieckiego wywiadu i śledczych, według których rosyjskie służby mają działać na terenie Niemiec w celu pozyskania patentów i technologii z sektora zbrojeń. Cel to modernizacja podupadłego, technologicznie częściowo zacofanego rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, alarmuje Bild. Konkretnie chodzić ma przede wszystkim o modernizację dużych systemów broni, w tym także rosyjskiej techniki rakietowej od pocisków samosterujących po rakiety z napędem jądrowym. Wyroki za złamanie embarga Bild powołuje się na anonimowego niemieckiego eksperta z zakresu technik rakietowych, który twierdzi, że rosyjskie badania w tej dziedzinie zostały w tyle, a wiele z tego, co prezydent Władimir Putin sprzedaje jako Wunderwaffe, jest stare albo nie do wyprodukowania, albo po prostu zmyślone. Kryzys w tym sektorze zaostrzył się jeszcze po rosyjskiej napaści na Ukrainę i aneksji Krymu, pisze Bild. Według gazety na początku marca sąd w Hamburgu skazał dwóch przedsiębiorców z południowych Niemiec. 41-letni pochodzący z Kazachstanu Aleksander Schweigert dostał 3 lata więzienia za przestępstwo przeciwko ustawie o stosunkach gospodarczych z zagranicą, zaś 40-letni Aleksander Ott, pochodzący z Kirgistanu, został skazany na 2 lata więzienia za pranie brudnych pieniędzy. Obaj dostarczali obrabiarki i chemikalia do Moskwy. Cel – produkcja paliwa rakietowego. Od czasu agresji na Ukrainę i aneksji Krymu w 2014 roku tego rodzaju dobra podwójnego zastosowania cywilnego i wojskowego są objęte embargiem i nie mogą być eksportowane do Rosji. Konkretnie chodziło o 15 obrabiarek o wartości 8 milionów euro, które miały zostać przeszmuglowane między 2015 a 2018 rokiem do rosyjskiej fabryki zbrojeniowej w Jekaterynburgu za pośrednictwem firm słupów i częściowo przez port Lubecka Travemünde, pisze niemiecki dziennik. Inspiracja rosyjskich służb. Według gazety, Ott miał zostać zwerbowany w Moskwie przez agenta rosyjskich służb i pośredniczyć w realizacji nielegalnej transakcji. Federalny prokurator generalny i Wyższy Sąd Krajowy w Hamburgu są przekonani, że cała akcja została zaaranżowana przez rosyjskich agentów w Niemczech. Pomysł, firmy słupy i realizację transakcji należy przypisać inicjatywie rosyjskich służb wywiadowczych. Według federalnego prokuratora generalnego, który prowadził postępowanie, Aleksander Schweigert działał na rzecz tajnych służb innego państwa w celach zarobkowych, informuje Bild. I dodaje, że dla niemieckich służb przypadek ten jest przykładem tego, jak Rosja i tamtejsze firmy próbują obejść embargo na dobra podwójnego zastosowania oraz organizować w Niemczech nielegalny handel. Bild przypomina też, że w styczniu 2020 roku także w Hamburgu skazany został przedsiębiorca Władimir Dekanów, dyrektor firmy Spason der Projekte z Baden-Württembergi, który miał przeszmuglować do Rosji w zwykłym bagażu 4,5 kg niebezpiecznej substancji chemicznej, dekaboranu, oraz przewieźć specjalne prasy, wykorzystywane do produkcji części rakiet i paliwa rakietowego. Również w tym przypadku niemieccy śledczy zakładali udział rosyjskich służb, które mają kontaktować się z rosyjskimi i rosyjsko-niemieckimi przedsiębiorcami i zlecać im pozyskanie objętych embargiem dóbr z Zachodu. Niepokojące przejęcie według Bilda za pośrednictwem rosyjskich oligarchów i ich udziału w zachodnich przedsiębiorstwach kupowane są całe firmy w Niemczech. Podobnie od lat postępują Chiny, pisze Bild. Były funkcjonariusz niemieckich służb tłumaczy gazecie, że działania te dotyczą firm z Knopfhof w produkcji strategicznie ważnych dóbr zbrojeniowych, jak konwencjonalne systemy broni, ale przede wszystkim broni chemicznej i systemów nośnych dla broni jądrowej. Aktualnie zaniepokojenie niemieckich i amerykańskich służb budzi planowane przejęcie zakładów aluminiowych Heuwerker Heinfelden w Baden-Württembergi przez rosyjskich oligarchów. Zakłady te mają zostać sprzedane w ramach postępowania upadłościowego rosyjskiemu koncernowi Rusal, pisze Bild. Rusal należy do kremlowskich oligarchów Olega Deripaski i Wiktora Wechselberga.
Obaj są na amerykańskiej liście objętych sankcjami, a ich majątek w USA jest zamrożony, zauważa gazeta. Alwerker Heinfelden są właścicielem około 70 patentów na specjalne stopy metali, które mogą być cenne dla rosyjskiego przemysłu rakietowego, dodaje gazeta. Na przejęcie zakładów zgodzić się musi jeszcze niemieckie Ministerstwo Gospodarki. Autor Anna Widzyk.